jesteśmy Płocku. To był wariacki weekend, a właściwie 4 dni z tego wyszły. Przede wszystkim pojechaliśmy do Płocka ze względu na zoo. Ale okazało się, że w okolicy jest dosyć sporo różnych atrakcji. Pierwsza atrakcja to hotel. Ten widok nas skusił i postanowiliśmy skorzystać właśnie z tego hotelu. Ale to nie jest reklama hotelu, więc w okolicy jest jeszcze kilka innych hoteli, które mają równie piękny widok. Po nacieszeniu się widokami poszliśmy na molo. Dlaczego przyjechaliśmy do Płocka? Szukamy Angeliki. Wytłumacz, kim jest Angelika? Każdy wie. Każdy wie, że jesteśmy w słonecznym Płocku? Czekaj pani. Jak z hotelu zejdziecie mega długimi schodami na dół, albo jeśli z wózkiem, to dłuższą trasą naokoło, to traficie prawdopodobnie na plac zabaw. Taki dosyć spory plac zabaw przy samej rzece. I tutaj fajnie, bo rodzice mogą usiąść i popatrzeć na wodę, a dzieciaki będą mieć na pewno mega dużo atrakcji. Można się obracać na literkach z napisu Płock. No bardzo fajnie to wygląda, bardzo ktoś fajnie pomyślał i jest to super zorganizowane. Pociąg jedzie! Po moście! Po moście! Jak się dzieciaki wyszaleją, to przydałoby się coś przekąsić. I tutaj faktycznie pytałam się na różnych forach, gdzie można zjeść dobre lody. Wszyscy wskazywali molo i mieli rację. Tak nam zasmakowało, że byliśmy tam nawet dwa razy. Lody naprawdę przepyszne, porządne, duże kulki i wcale nie tak drogo. A oprócz tego piękne widoki dookoła, no naprawdę malownicze. Następnego dnia zaplanowaliśmy zoo. I tutaj polecam zaplanować sobie po pierwsze cały dzień, bo faktycznie z dzieciakami się troszeczkę schodzi. A po drugie, sprawdźcie zawsze na stronach, kiedy są karmienia. Nam niestety nie udało się zobaczyć, jak karmią foki, bo akurat była wymiana wody. Natomiast pokaz karmienia pingwinów zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Naprawdę bardzo sympatycznie się tam chodzi, jest dużo zwierząt, jest duża różnorodność. Dziewczyny wreszcie mogły zobaczyć słonie, bo na to liczyliśmy, bo w safari tego nie było. Żyrafy też były nie jedna, tylko było ich więcej, więc tutaj zdecydowanie na plus. Dodatkowo w zoo mamy dwie atrakcje. Mamy mini zoo. I tutaj jest taki mały minusik, bo niestety, ale karmienie zwierzaków było nieczynne. No ale można było pogłaskać kozę, podoić krowę, więc dzieciaki były zachwycone. Druga atrakcja to taki małpi gaj, gdzie dziewczyny naprawdę buszowały tam niesamowicie. Tak im się to podobało, że byliśmy tam dwa razy, na początku i na końcu wizyty w zoo, bo opłatę wnosimy za cały właściwie dzień. I jeśli dziewczynki mają opaskę na ręku, to mogą wchodzić tam ile razy chcą. Jest to spokojnie od 3 lat i mała moja Róża dawała radę. Pozo już padaliśmy, więc zbieraliśmy siły na następny dzień. Kolejnego dnia zaczęliśmy dosyć wcześnie rano. Kolejną atrakcją jest ranczowisko. W ogóle powiem wam, że jeśli chodzi o Płock,
to tutaj zwierząt nie brakuje. Oprócz ranczowiska można też jeszcze zwiedzać alpaki koło zamku. Natomiast pod Płockiem znalazłam jeszcze dwa miejsca, więc jeśli szukacie atrakcji ze zwierzętami, to naprawdę ich tutaj nie brakuje. Wracając do ranczowiska, ranczowisko to jest takie właśnie mini zoo, gdzie można karmić zwierzaki, każdy dostaje pokarm dla zwierząt, tego pokarmu jest naprawdę bardzo dużo i możemy karmić od kóz po owieczki, mniejsze króliki, jakieś różne wiewiórki, alpaka, daniele i tak dalej, i tak dalej. Jest co pokarmić, co powytarmosić. Jest bardzo przyjemnie, jest czysto, widać, że wszystko to jest zadbane, że właściciel naprawdę o to dba i to się ceni. Jak dzieciaki już mają dosyć karmienia, to mamy na terenie też plac zabaw oraz dosyć różne specyficzne atrakcje do rzucania, typu rzut do toalety, albo można również strzelać z łuku, co było chyba ulubioną atrakcją mojego Grześka. Dzień dobrze rozpoczęty, czas na kolejną atrakcję, trampoliny. Ten park trampolin jest podzielony na dwie jakby kategorie wiekowe. Moja najstarsza Lili mogła wejść już do tej części takiej dla dorosłych, bo również dorośli mogą się tutaj bawić. Natomiast dziewczyny szalały dla takiej części dla maluchów. W części dla maluchów mamy kulki, mamy trampoliny i mamy takiego dużego dmuchańca. Natomiast w tej dużej części są same duże trampoliny plus możliwość na przykład skoku do takich pianek. Ale trampoliny to nie była ostatnia rzecz tego dnia, bo później wybraliśmy się jeszcze nad zalew w Płocku. To miejsce nas jakoś super, hiper nie oczarowało, tym bardziej, że pogoda nie była i taka jakaś wymarzona na plażowanie. Więc Lili namówiła mnie na robienie kilku rzeźb z piasku i spojrzeliśmy na piękne widoki. Jednym z tych widoków była jaskinia. Dlatego kolejną atrakcją, którą uważam, że naprawdę warto zobaczyć, to udanie się w pobliżu jaskini. Ale uwaga, niestety myśleliśmy, że uda nam się tam wejść i zobaczyć ją z bliska. Niestety nie było szans, nawet Grzesiek nie dał rady wejść do środka. Więc nie polecam, jest to niebezpieczne i na pewno nie polecam tam wchodzić, natomiast z zewnątrz jak najbardziej tak, to jest na pewno coś mega oryginalnego. Dzień zakończyliśmy spacerem, z zachodem słońca, było naprawdę pięknie i pod tym względem Płock jest wyjątkowo malowniczy. Ostatni dzień był równie ekscytujący co poprzednie. Atrakcję zaczęliśmy od jeziora górskiego. Tam znajduje się plaża, patelnia. Bardzo fajnie zagospodarowany teren. Na plaży są ratownicy, więc jest bezpiecznie. Do tego jest restauracja, można coś jeść, zamówić jakąś pizzę, zapiekanki i tym podobne rzeczy. My wypożyczyliśmy niestety nie tam, bo tam można tylko rowerki wodne, ale w sąsiednim ośrodku, wodnik bodajże, wypożyczyliśmy kajak i tym kajakiem popływaliśmy troszeczkę po tym jeziorze. Dziewczyny się pokąpały i skorzystały jeszcze z takiej jednej atrakcji, z takiej łódeczki. Dodatkowo można było tam też skorzystać, oczywiście wszystko płatnie, z kuli, która leży na wodzie i można się w niej kręcić. Oprócz tego na terenie oczywiście był duży plac zabaw, więc tej atrakcji moje dziewczyny nie mogły przegapić. Kolejna atrakcja to moja spuchnięta noga, bo niestety nadepnęłam na pszczołę i moja noga momentalnie zaczęła puchnąć. Nie mam niestety zdjęć ani filmu, więc wam nie pokażę, ale cierpiałam do końca dnia. Mimo tego wydarzenia, kolejną, już ostatnią atrakcją naszego pobytu w Płocku był statek. Piękne znowu widoki, most, no wszystko, te wszystkie krajobrazy dookoła, rewelacja.
ciężko nam było wyjeżdżać z Płocka. No ale co zrobić? Wakacje się skończyły, trzeba wracać. Nie spodziewaliśmy się, że tu będzie tak malowniczo i pięknie. Dzięki za oglądanie. Pa!